wystąpienie inaugurujące kandydowanie Radosława Sikorskiego było katastrofą, było tragiczne. Znaczy, kilkakrotnie pan Sikorski zaatakował i to za fizyczność swojego głównego potencjalnego kontrkandydata, czyli Lecha Kaczyńskiego. Mówił coś o sylwetce Lecha Kaczyńskiego, która różni się od sylwetki Justyny Kowalczyk. Mówił o tym, że coś insynuował coś o niskości, małości. Atakował i całe to przemówienie było tak naprawdę jednym wielkim atakiem na Lecha Kaczyńskiego. Mówił o tym, że nie powinien on był wałęsać się po górach Kaukazu. Przypomnijmy, że była ta aluzja do sytuacji tragicznej, znaczy i bardzo niebezpiecznej dla polskiego prezydenta, czyli ostrzelania konwoju, w którym on był akurat wówczas w czasie wizyty w Gruzji. Wszystko to pokazuje, że Radosław Sikorski nie dorósł do roli głowy państwa, bo przecież kogoś takiego będziemy wybierać na jesieni tego roku. Potrafi z impetem brutalnie i wulgarnie atakować swoich przeciwników, a jednocześnie łasić się i podlizywać swoją pryncypałowi, wobec którego nie zwraca się inaczej jak pan premier Donald Tusk i w tym wystąpieniu też kilkakrotnie oddał hołdy i lojalność swojemu pryncypałowi i temu, który tak naprawdę wyznaczy, kto będzie reprezentował Platformę w wyborach prezydenckich. To wystąpienie było tak naprawdę, pokazało, czym może być ta kandydatura, czym może być sprawowanie urzędu prezydenckiego przez Radosława Sikorskiego. Mówił, że cieszy się, że z Bronisławem Komorowskim będzie się pięknie różnił i że wspaniale prowadzą merytoryczną i kulturalną debatę. Szkoda, że tej samej zasady nie stosuje wobec przeciwników, bo kulturę polityczną i umiejętności bycia ponad podziałami reprezentuje się tym, jaki się ma stosunek do swoich przeciwników politycznych, a nie do tych, od których się zależy. Miejmy nadzieję, że Radosław Sikorski po pierwsze przepadnie w prawyborach, bo rzeczywiście kandydowanie, kontrkandydowanie z kimś takim, ubieganie się o urząd prezydenta z kimś takim byłoby dla Lecha Kaczyńskiego uwłaczające, bo bardzo ciężko dyskutować z kimś, kto przejawia zaraz na początku wszelkie cechy zachowań chamskich. I miejmy nadzieję, że dostrzegą to nawet wyborcy Platformy Obywatelskiej.